Już od lutego bieżącego roku wszystkie radiowozy policji będą wyposażone w terminale, co oznacza, że będzie można dokonywać płatności bezgotówkowych bezpośrednio w radiowozach, tam gdzie wypisuje się mandat i tam gdzie płatność jest kierowana do tego, kto przekroczył prędkość. Tutaj mówimy o kartach i debetowych, i kredytowych, tak więc wszystkie karty dostępne tutaj w Polsce w ramach instytucji Visa i Mastercard. W radiowozie będziemy mogli zapłacić telefonem, jeśli jest dostępna usługa BLIK w tym smartfonie, ponieważ te terminale, w które będą wyposażeni policjanci, są już zaadoptowane do systemu BLIK.